Witam wszystkich, to znowu Jasar, czy wy oglądacie kolejny odcinek z Naka 2. Jesteśmy w trakcie przechodzenia rozdziału 6, konkretnie jego trzecia część, którą rozpocząłem już w poprzednim odcinku. Tutaj chyba trzeba sobie aktywować tego rodzaju windę z prawej strony. Zobaczymy za chwilę, czy będę tam w stanie doskoczyć, ale jak najbardziej, patrzcie. Teraz mam naprawdę powiększonego Naka, więc coś takiego naprawdę nie jest żadnym problemem. Próbują tutaj jeszcze mnie jakoś powstrzymać, ale myślę, że no w tej formie będzie im raczej ciężko i to naprawdę ciężko. Znowu mogę tutaj odblokować sobie przejście na górę. Mimo wszystko chcę się też powiększać tutaj na bieżąco, niszczyć wszystko, żeby nic mi nie umknęło. Ale zwróćcie uwagę, chyba muszę się teraz pospieszyć, żeby tam się dostać, albo... ale nie. W pomniejszonej formie tutaj niczego się nie złapie. Więc jednak trzeba w miarę szybko będzie się wbić na górę. To dość wolno porusza się. Więc spróbujmy teraz. Dokładnie tak. To wystarczyło, ale tam jeszcze chyba było przejście. I zaraz spróbuję to sprawdzić, tylko... załatwię tego gościa. Jest. I zobaczmy, czy tu faktycznie nie mogę jakoś przejść. W prawą stronę. Dokładnie tak. Mamy przynajmniej punkt doświadczenia. Więc chociażby dlatego było warto. Okej, teraz jedyna droga prowadzi tutaj. Oho. Już mi wykrywacz skarbów coś pokazuje i jest wnęka, czyli już wiadomo, gdzie kolejny skarb znajdziemy, proszę bardzo. Tutaj mamy do zebrania 2, więc to już będzie pierwszy najwyraźniej. I weźmy sobie rubinowy relikt. Mieliśmy po 7 z każdego rozdziału, znaczy z każdego rodzaju, więc tak naprawdę na jedno wychodzi. Okej, wracamy tutaj. Zobaczę tylko, czy to jest pierwszy. Dokładnie tak. Zatem drugi skarb gdzieś tu powinien jeszcze się znajdować. Zobaczymy. Kurde, tam jeszcze strzelają z oddali. No ale w sytuacji jak tym odjąłem już, zniszczyłem, znaczy się, zbroję, to już nie byli w stanie mi zrobić wielkiej krzywdy. Dobra, przeskoczmy nad tymi strzałami. Po krzyku prawie. Po raz kolejny. Wystarczyło zniszczyć zbroję. I jeden cios później wystarczał, żeby załatwić kolejnych goblinów. To samo tutaj, jeśli chodzi o tych mniejszych, to już w ogóle nie ma żadnego problemu. Tu chyba widzę kolejne przejście. Tylko tym razem nie skrzynia ze skarbami, ale z punktami doświadczenia to też oczywiście jak najbardziej się przyda. Dobra, tutaj na górę. Oj, tu będzie spora demolka, bo mamy tych straganików sporo. A to wiadomo, że zawsze jest okazja, żeby zniszczyć wszystko po kolei. Najpierw z tymi się rozprawię. Dałoby się również tych na górze zlikwidować. Mamy w każdym razie srebrne trofeum, prawdopodobnie za pokonanie jakiejś tam ilości goblinów, podejrzewam. Jeszcze powiem wam, że tak dokładnie się nie rozejrzałem po tej stronie, więc chcę najpierw się upewnić, czy czegoś nie ominąłem. Wygląda na to, że nie. Dopiero teraz w takim razie ruszajmy na lewo i dostaniemy się do tych na górze. Bez większych problemów. Ekstra. Silne uderzenie jak zwykle zdały egzamin, co? Teraz tutaj jeszcze kolejne relikty. Jeszcze bardziej powiększymy Naka. Prawie 7 metrów wysokości. Dobra, tutaj uwaga. Ten jeszcze przeżył, ale już niedługo. To przejście powinienem móc normalnie otworzyć. Nak jest na tyle silny, że... ten gość! Będzie w stanie. Na pewno mnie popamięta. Tak jest. Pamiętajmy o tym, że Przecież zostaliśmy ostatnio wypchnięci. Po prostu wyrzuceni, można powiedzieć, z tego ukrytego miasta wyższych goblinów, więc teraz Nak jest na pewno wkurzony, bo chce się zrewanżować. Obyśmy mieli ku temu okazję. Patrzcie, znowu jest tutaj chyba przejście, bo mamy, przed chwilą mieliśmy sygnał ze strony wykrywacza skarbów, tak więc spróbuję tam się dostać. To będzie oznaczało, że już mamy załatwioną kwestię skarbów tutaj. A, tylko że nie mogę za bardzo obniżyć sobie tego. Teraz spróbujmy się wbić. Dokładnie tak. To zobaczmy, co się tym razem uda odblokować. Ale powiem wam, że właśnie chyba już tylko te relikty mi zostały do odblokowywania. Chyba już każdy skarb, każdy gadżet, znaczy się, zdobyłem. Zresztą możemy sobie zobaczyć na listę gadżetów. A, jeszcze wskaźnik serii mi tutaj zostaje. Ciekawe, czy są jakieś jeszcze inne, ale podejrzewam, że to już może być koniec. Ostatnio mi się losują ciągle te relikty, które pozwolą później odblokować jakieś tam formy Naka. No, ale to też wszystko w swoim czasie. Wejdźmy tutaj na górę. Nak powoli jest na tyle duży, że tutaj ciężko jest mu w ogóle się gdzieś wbijać dalej. Mu się powoli po prostu nie mieści. Tutaj chyba będę musiał się zamienić, żeby tędy dostać się wyżej. Więc nie wiem, czy ja sobie sprawdziłem, ale mam dwa skarby na 2. Więc już więcej tutaj nie dostaniemy. Oho, jakaś arena przede mną. Czyżby się szykowała większa walka? Proszę bardzo. To było zdecydowanie do przewidzenia, ale kurde, to nie będzie chyba proste. Wyciągamy już większe spluwy. O kurde, no to najpierw załatwię tych mniejszych chyba. O ile w ogóle dadzą mi stąd wyjść, bo na razie mnie przyparli do muru i było nieciekawie. Dobra. Zwykłymi atakami spróbuję tych najpierw załatwić. Ale tutaj właśnie pasek mi się pojawia nad tymi większymi przeciwnikami. Będę wiedział, ile mi jeszcze zostało, żeby ich pokonać. Dobra, spróbujemy za chwilę. To tradycyjnie muszę poczekać, aż właśnie nie mają tej elektrycznej wersji. Ale nie no, też jestem w stanie ich szybko załatwić. Zwłaszcza tymi mocnymi uderzeniami. Teraz ostrożnie. I dobijmy go w takim razie. Jeszcze raz. Kurde, nie zdążę chyba. Okej, jednak się udało. Przejście z prawej odblokowane, a tutaj nie skorzystam? Chyba nie. Widzieliście to, jak nagle się pojawili? Nie było tutaj nikogo, a w jednej sekundzie dosłownie się zmaterializowali przede mną. Było dziwne. Ci będą strzelać. Ale patrzcie, kurde, od razu zniszczyłem im ten mostek. I jeszcze więcej tutaj na nas czeka walki. Kurde, no też zacznę chyba od tych strzelających, bo z nimi może być największy problem. W dodatku zaraz, kurczę, się nie odrodzę. Ajajaj, no nie dadzą ani chwili spokoju. Dobra. Poczekajmy chwilkę. Teraz wykończyć ich. Super. Tu widzę, że jest jakieś przejście. Ale tu pewnie muszę właśnie tędy iść dalej, podejrzewam. Jeszcze relikty tam będą do zdobycia tutaj. Tak, to zdecydowanie będzie dalsza droga z tej strony. O kurde. Powiększając się, otworzyłem sobie dalsze przejście. Nie wiem, czy tak dużym Nakiem jeszcze... Czy miałem tutaj w ogóle okazję tak dużym Nakiem chodzić w tej grze, w tej części? Może w pierwszym rozdziale, kiedy to mieliśmy jakby nie patrzeć wydarzenia trochę z przyszłości. Wtedy rzeczywiście też się dużą wersją jego poruszaliśmy, ale już nie pamiętam, ile dokładnie wysokości miał. Możliwe, że nie aż tyle. O dobra. To teraz się z nimi rozprawimy szybko. Okej, jeszcze kurczę tutaj z prawej strony. Dobra, prawie się udało ich załatwić. Ale jeszcze trzeba będzie dobić tego giganta tutaj. Tak jest. Tu się coś odblokuje. Mamy wejście na górę z lewej strony i tam chyba będę musiał poskakać. A tu i tak niczego innego nie ma. No dobra. W takim razie ruszajmy, bo się zrobiło dziwnie cicho po pokonaniu tych przeciwników. Coś mi się wydaje, że jesteśmy coraz bliżej naszego głównego przeciwnika, co? Tu jeszcze wskoczę. Patrzcie, tam jest na górze. Myślałeś, że się mnie pozbyłeś, co? Czy siły są gotowe na przyjęcie tego stworzenia? Zgromadzeni jak chciałeś. O najwyższy. Widzisz? Nie tak trudno to powiedzieć. Nie mogę uwierzyć, że Rada mianowała cię na wodza. To ja miałem być następny. Nie jesteś wyższym goblinem, Gandahar. To jest szaleństwo! Jak ci się zdaje? Kto dał ci broń? Mundur, który masz. To moi przodkowie zbudowali tę maszynę, a nie twoi! Ha! Ukrywałeś się w cieniu przez 2 stulecia. To dzięki mnie wyższe gobliny mogą zemścić się na ludziach. Dzięki mnie. Gotowość! Zaraz tu będzie! No i patrzcie. Ognia! Czyli ponownie mamy Gandahara z pierwszej części. Ale w mordę. Ilu ich tu jest? Robi się coraz trudniej powoli. Ajajaj. Dobra. To co powiecie o powrocie Gandahara? Spodziewaliście się tego, czy raczej nie? Dajcie znać w komentarzach. A ja, kurde, muszę się skupić tutaj na walce i przez chwilę znowu pojawiała mi się informacja o jakiejś znajdźce w pobliżu. Możesz w mordy, dajcie mi wreszcie spokój, naprawdę. Czekajcie, bo tutaj mogę się zamienić, tak? A, bo dopiero tutaj po lewej stronie pojawiła możliwość wejścia. Oho, szukają mnie. Ale czekajcie, bo tam z prawej strony mieliśmy właśnie jakąś znajdźkę. Możliwe, że to tędy. Muszę się tam dostać. Teraz spróbujemy, tylko muszę uważać, żeby mnie nie wykryli. Wtedy mogą mnie szybko pewnie załatwić od razu. Tu spróbuję zatem udać się. Ewidentnie się zbliżamy. No, tylko że mógłbyś się odwrócić. Nie wiem, czy on tak zamierza tutaj ciągle stać. Kurde, możliwe. Dobra, ja spróbuję jak najszybciej przebiec. Aj, no nie zdążyłem, ale nie wiem, czy właśnie jest to możliwe? A więc spróbuję teraz przejść w prawo na szybko, bez zatrzymywania się. I proszę, udało się. Czyli właśnie wtedy jednak na ułamek sekundy się zatrzymałem i to wystarczyło, żeby mnie załatwili. Bierzemy zatem rubinowy relikt i mam nadzieję, że jak się wrócę, to będę już w stanie tutaj normalnie sobie przejść, bez alarmowania wrogów. Okej, chyba tak. Teraz się rozeszli, więc rozumiem, że tutaj dostanę się do wyjścia. Dokładnie. Jak to wygląda? Jeszcze jeden skarb do zdobycia. Jaki zaskoczony. Okej, no ale teraz mały problem. Przychodzi nam już nawet walczyć, kurde, z czołgiem, co? Spokojnie. Może jednak to ładowane uderzenie bardziej się spisuje niż uderzenie silne pod kółkiem. Ale patrzcie, mogę chyba wsiadać. A nie, po prostu mogę złapać, okej. Myślałem, że wsiądę do środka jako mały nak czy coś. Ale chyba nie tym razem. Dobra, tu może jeszcze zniszczę lepiej. Widzę, że też kurde będzie atakować. Tylko, że ja nie mogę chyba atakować wtedy, jak się ten czołg naładuje. A może i mogę, mniejsza z tym. Przed chwilą miałem takie wrażenie. Tam na górze widzę, że mamy punkty doświadczenia, tylko pytanie, jakieś tam dostanę. To mogę przesuwać. Czekajcie, ja jeszcze zobaczę, czy coś jest tutaj. No nie za bardzo. A, bo tam jest dźwignia normalnie. I muszę to tutaj podstawić. A po tej stronie coś znajdę, czy nie? Nie wiem, czy na to się można wspiąć? Może i można. Lepiej to sprawdźmy. Okej. Teraz jak wejdę na górę, to chcę się upewnić właśnie, czy jest możliwość tam wejścia wyżej. Zwłaszcza, że mogę się zamienić w dużego naka. Ale nie, no nie za bardzo chyba. No, szkoda. W takim razie, skoro niczego tam nie ma, to lećmy tutaj i aktywujemy sobie to dźwignię. Dobra. Czyli tak, muszę tutaj wejść powoli. No i nie zapominajmy oczywiście o skrzyneczce również. Dobra. Jeszcze jeden okrąg z punktami doświadczenia trzeba zgromadzić. Oj, naprawdę, teraz się odblokowało. Szkoda. Szkoda dlatego, bo sami widzicie, że teraz będę w stanie to otworzyć najwyraźniej. Poza tym chyba tu nie znajdę, co? No dobra, w takim razie otwierajmy. Okej. Dostanę się do was tam na górze? Nie za bardzo. Też muszę coś podstawić najpierw. Ten biedak tutaj uciekał jeszcze. Chyba znowu muszę przesunąć tą platformę, bo mamy na to drogę. Tak, wystarczy to zrobić. Okej. Czyli znowu, kurczę, muszę mozolną pracę wykonać. Nie ma innej możliwości. Oj, ten nasz nak to musi się namęczyć tutaj. Poprzesuwać wszystko, żeby dostać się gdzieś wyżej. A pewnie gdyby byli z nami nasi towarzysze, to nagle by znaleźli się za naszymi plecami. Nie wiadomo jak, nie wiadomo kiedy. Dobra. Czyli wejdźmy tutaj na górę. I teraz już jako duży nak przechodzimy dalej, ale kurde. Gdzie ja w ogóle przechodzę? Bo tu mnie obserwują ciągle gobliny. I z kolejnymi już z tymi muszę sobie poradzić w walce otwartej. Jejku, jeszcze te kolejne czołgi w dodatku. Ajajaj, muszę uważać. A, spokój. Aj, kurczę, no. Patrzcie, znowu mi się pokazuje, że jest jakiś skarb. I chyba nawet już widać gdzie. Zabierz to, zabierz to. Dobra. I patrzcie, od razu zniszczone, super. Ładnie. To chyba już wiem, gdzie ten skarb się znajduje, bo ja tu muszę wejść na górę po lewej stronie, ale tam zwróćcie uwagę, że z prawej jest wnęka, która mnie doprowadzi do właśnie kolejnego skarbu. Więc super. Jedyne co, to że muszę za każdym razem wchodzić po tych schodach. Jest to trochę uciążliwe, ale nie ma problemu. Dobra, czyli tu, w tym podrozdziale to będzie wszystko. Z Znowu do wyboru turkusowy albo szmaragdowy relikt. Bierzemy zatem turkusowy. I wracamy. Czyli tu będzie wszystko już, co miałem do zdobycia. Znowu zatem muszę się zmienić na gigantycznego już Naka, bo ponad 9 metrów wysokości. I spróbujemy tutaj skierować się do wyjścia. Mam nadzieję, że do wyjścia. Zobaczymy. Oj, za wcześnie chciałem się zamienić. Najpierw muszę być na powierzchni i dopiero teraz ruszać. Oj, tutaj nie przetrwacie tego zdecydowanie. Prawie 10 metrów, a nawet dokładnie 10 metrów wysokości. Oho, mamy go. Jedna chwileczka. To wszystko zmierza ewidentnie do ostatecznej konfrontacji tutaj widzę, bo nasz Nak się stale powiększa, więc idealnie będzie teraz zawalczyć z tamtym robotem. Mam nadzieję, że będę miał ku temu okazję. Ci przeciwnicy, którzy teraz stają na mojej drodze, to tak naprawdę tylko płotki w porównaniu do tego, co mnie czeka. Tutaj nie przejdę, o dziwo? Myślałem, że właśnie będę w stanie to otworzyć, ale nie, tędy muszę iść, okej. No dobra. Z drogi wszyscy. Nawet właśnie nie muszę jakoś szczególnie się o nich martwić, bo teraz to naprawdę przebiegam i prawie każdego jestem w stanie od razu w ten sposób załatwić. Dobra. Coś tutaj mogłem zrobić z trójkątem, ale jeszcze za moment. A, otworzyć ten most. Kimkolwiek jest, dam mu popalić. Już coś podobnego Nak chyba wcześniej mówiłeś, ale nie wnikam. Przechodzimy tędy i kierujmy się do naszego Rotariego. Sam chcę go wykończyć, o najwyższy. Jeszcze chwilę, Rotari. Przełącz mnie. Witaj, Nak. Gandahar. We własnej osobie. Myślałem, że się ciebie dawno pozbyłem. Myślenie nie jest twoją mocną stroną, Nak. Przygotuj się na swój koniec. Ostatnim, co w życiu usłyszysz, będzie mój głos! A nie! Właśnie, że mój! Nie mogę z tego. Zaraz nastąpi twój koniec! Jasny gwint, dobra. Tak jak mówiłem, mamy walkę z Rotarim. O, w mordę! Patrzcie na to! To nie będzie takie wcale proste chyba, ale jeszcze zobaczymy. Ja właśnie będę próbował szczególnie te mocne ciosy wykonywać, bo to też mogę z daleka robić. A ja jeszcze, kurde, te ładunki wybuchowe. Dobra. Najpierw właśnie niech on uderza, dopiero później ja. To jest chyba najlepsze rozwiązanie tutaj. Tak jest. Lecimy dalej. Kurde, myślałem, że go teraz trafię, ale nie. Pięknie. Uwaga teraz. W ostatniej chwili się zamieniłem w małego Naka i dobrze. Teraz? Pięknie. Tylko mi tutaj nie uciekaj, stary, ja chcę jeszcze powalczyć. Nie spodziewałem się takiej siły, Nak! Niby walczy, ale kurde, oczywiście wycofuję się za każdym razem, jak tylko mam możliwość. No ale super, bo mam tutaj też możliwość odblokowania kolejnej umiejętności. Więc weźmy chyba sobie to zakręcone kopnięcie. Bo tutaj są przyspieszenia jeszcze ataku, ale to później. Na razie to sobie wezmę, czyli kółko podczas uniku, by przekształcić go w błyskawiczne kopnięcie z obrotem. Raczej też nie będzie to nic szczególnie mocnego, ale zawsze coś nowego. Muszę uważać. Tutaj jeszcze są w sumie kamienie słoneczne chyba. Teraz lecimy. O, i mogliście sobie zobaczyć to kopnięcie właśnie specjalne. W sumie to dobry pomysł jest ich eliminować tutaj. Bo to przy okazji dodatkowe punkty doświadczenia. Ja tutaj czekam, aż on właśnie rzuca tymi ładunkami i wtedy go atakuje. To jest chyba dobra taktyka na niego. O kurde, tutaj też. Teraz mamy te pociski. To działa. Dobra. I atakuj. Pięknie. No dobra, to jeszcze nie wszystko. To się zaraz skończy. Czy ja muszę czekać, aż on zejdzie, czy samemu mogę go teraz ściągnąć stamtąd? Na razie po prostu unikajmy jego ciosów i zobaczymy, czy te jego ataki się skończą. No, wygląda trochę tak, jakby się nie miały kończyć. Czyli ściągamy go stąd. Proszę bardzo. Za wolno, znak! Nie, 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 zostaw mnie. Skubany, no. W ostatniej chwili uniknąłem. Gotuj się na śmierć! Ajajaj. Muszę się wycofać. Teraz. Proszę bardzo. No fajna walka nawet, muszę przyznać. Fajnie jest zrealizowana. Okej. Znowu to. Za wolno, znak! Teraz go złapać. Raczej tutaj to. Pięknie. Skubany ciągle mną rzuca. Chociaż tego mi się wydaje, że nie można za bardzo uniknąć. Najważniejsze, żeby po tym rzucie się jeszcze wybronić. Dobra. Czekajmy chwilkę. Powiększyć się do 10 metrów i teraz możemy atakować z pełną siłą. Teraz znowu będzie atak. No już niewiele brakuje. Jeszcze się pewnie wycofa skubany. Jest. Dawać, dawać, dawać. Czas wyższych goblinów nadchodzi ponownie. Pięknie. No to była ciekawa walka. Gdziekolwiek jesteś, Gandaharze, już ja cię dopadnę. Nic dodać, nic ująć. Wodzowie, opanujcie emocje. Porażka Rotariego niczego nie zmienia. Tutaj jesteś. Jak się miewasz? Lepiej, odkąd mam nowych przyjaciół. I zrozumiałem, że mogę pomóc rozwiązać problem z ludźmi. Jak? Mordując i niszcząc? No i się okazało, że centrum kontroli wymaga drobnej naprawy, żeby mogło aktywować zamierzchłą armię. To ty za tym stoisz. Ta armia i muzeum. Tamten artefakt. O co tu chodzi, Gandaharze? Ach, artefakt. Gdybym ci powiedział, zepsułbym całą niespodziankę. Lecz możesz mi wierzyć. Nie chcesz, by był w moim posiadaniu. W tej kwestii się z tobą zgadzam. To jest twój koniec. Wiedziałem, że to jest właśnie tylko jakiś hologram. O, chyba nie myślałeś, że naprawdę tu jestem. Co, nak? To nie byłoby mądre. Jeżeli chcesz mnie dorwać, zapraszam cię do centrum kontroli. Gdziekolwiek się znajduje. Gdzie on jest? W rzeczy samej o to jest pytanie. Gandahar jest w centrum dowodzenia? Ta. I powiedział, że nie chcemy, by posiadał to... coś. Nie jest wyższym goblinem. Na pewno można go pobić. Ksander i ja zmobilizujemy... Ewa, nie masz pojęcia, do czego zdolny jest ten bezwzględny stwór. Jeżeli już włada zamierzchłą armią, to... A jak jeszcze przejmie kontrolę nad tytanami? A jacy są ci tytani? Pamiętasz swoją walkę z robotami? Tak? Są podobni, z tym, że... więksi. Nak sobie z nimi poradzi. Wspomniałem już, że są naprawdę ogromni. Może trzeba rzucić na nich okiem? Zabezpieczmy nieaktywne roboty, nim Gandahar je przejmie. Ryder... Nic już nie mów. A co do tytanów, to dokładnie wiem, gdzie ich znaleźć. Ewa, zabierz oddział. Lukas, skoro ruszacie z Ryderem, czy nie nadszedł już czas, by ekspert obejrzał artefakt? Jak uważasz? Dobrze, że w końcu podchodzisz do tego poważnie. Podchodzę poważnie? Wiesz co? Racja. Rzeczywiście powinienem podejść do tego poważniej. Proszę, Ksander. Ty jesteś ekspertem, którego potrzebujemy. Chodźmy. No i doktorek chyba pożałował trochę swoich słów w tym momencie. Oto miejsce, w którym Marius pokonał wyższe gobliny i zakończył wojnę. A tam? To są tytani. Nie przesadzałeś, Ryder. Są ogromni. Przynajmniej nie ma tu żadnych goblinów. I lepiej niech tak zostanie. Absolutnie się zgadzam. Hale, jak już dotrzemy na dół, rozdzielamy się i zabezpieczamy. Do zobaczenia później, Ewa. No, z tym brakiem goblinów to ja bym tak się przedwcześnie nie cieszył. Witam! Witajcie na wykopaliskach. No ale same wykopaliska będziemy zwiedzać w następnym odcinku, jako że to już jest kolejny, 7. rozdział kampanii fabularnej Naka 2. Jeśli ten odcinek wam się podobał, to możecie zostawić kciuka w górę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!